Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo Innis & Gunn Irish Whiskey Cask. I teraz tak. To jest piwo prawdopodobnie po terminie. Nie wiem, tutaj gdzieś on the shoulder jest gdzieś data, a jest. 2014 April. Czyli do kwietnia 2014. Ja to piwo kupiłem po terminie w czerwcu 2014 roku za Eurasa bodajże w Dublinie. Byłem tam podczas European Beer Bloggers Conference. I teraz, co to jest w ogóle za browar Innis & Gunn? Spotkałem się z tym browarem po raz pierwszy chyba na European Beer Bloggers Conference, ale na pierwszej, czyli na drugiej, czyli pierwszej mojej, w Leeds. Stwierdziłem, że całkiem ciekawe. Znaczy nie, w pierwszej chwili to stwierdziłem, że w ogóle jakaś lipa jest. Przejrzysta butelka, piwo pachnie wanilią. Co to jest? To był Innis & Gunn Original. I byłem sceptyczny. Zresztą generalnie ono nie było poważane przez tych blogerów tam brytyjskich. Co się okazuje? Innis & Gunn jest to typowy browar kontraktowy. A nawet można powiedzieć, że oni prezentują pewien model, który jest bardzo rozpowszechniony na wyspach. Czyli są... zajmują się dojrzewaniem w tym wypadku piwa. Są też tacy, którzy zajmują dojrzewaniem trunku jakiegoś, czyli kupują na przykład surowy destylat i wlewają go do swoich beczek i jakby zajmują się tym dojrzewaniem tylko. Nie interesują się za bardzo, jak powstaje ten destylat, po prostu kupują taką, tak jakby kupowali spirytus w gorzelni i coś z niego robili. I teraz, to przedsiębiorstwo, ten browar kontraktowy powstał w 2002 roku. Założył go Douglas Gunn Sharp. Gunn Sharp. Dlaczego? Otóż dostał zlecenie od producenta whisky, który pomyślał, że chciałby zrobić, już robiliśmy whisky we wszystkim, chcielibyśmy zrobić whisky w beczkach po ale. No więc on im to jakby zorganizował, uważono jakieś tam ale do tych beczek, no i po jakimś tam czasie miano wylać to piwo i przekazać beczki do tego producenta whisky, do destylarni najprawdopodobniej. No ale okazało się, że ktoś spróbował tego piwa przed tym wylaniem, mówi, kurczę, rewelacja. Rewelacyjny smak. Nie wiem, ile jest prawdy w tym, bo to by sugerowało, że w ogóle oni byli jakimiś pionierami leżakowania piwa w drewnie. Na pewno oni to robili troszkę w oderwaniu od całego craftu. Bo prawda jest taka, że oni nie są jakby osadzeni tak w środowisku, że wszyscy ich znają, jakieś kooperacje z innymi browarami. Nie. Nie. Oni są takimi trochę... Jak to powiedzieć? Takimi zupełnie z innej bajki. Bardziej to są goście, którzy właśnie stwierdzili, że kurde, będziemy się specjalizować w piwach leżakowanych w beczkach. Tak jak łyskacze. Po drugie stwierdzili, że ponieważ to leżakowanie w beczce jest najważniejsze, to olewamy w ogóle browar. Olewamy to wszystko, chociaż już podejście zmienili, bo otwierają browar. Właśnie ogłosili teraz koniec kwietnia 2015 roku, że będą budować browar. No i słuchajcie... Zaczęli to robić, zaczęli to mocno promować. Gość wygląda mi w ogóle na takiego gościa typowego, który po prostu opuścił korpo i zaczął coś robić. I on nie jest stąd, tak? Nie wywodzi się z piwowarów domowych i tak dalej, ale muszę powiedzieć, że oni mnie zainspirowali na przykład do uważania lemura. Bo okazało się, że oni najczęściej, bo też stosują leżakowanie w beczkach, ale najczęściej po prostu stosują wióry. Po beczkach, po czymś tam. Do tego wymyślili sobie takie swego rodzaju dojrzewanie w przepływie,
Czyli tak jak można chmielić na zimno w przepływie, Torpedo słynne z Sierra Nevada, czy Hopgun z Kamba Bavaria, czy z Brauconu, tak oni wymyślili Okerator, czyli coś, co nadaje efekt dębowego drewna do piwa. Opatentowali to sobie i w ogóle. No i to jest to piwo, to jest stout, który reżakował w kaskach wielu po Irish Whisky. Irish Whisky tym się różni od chociażby Scotch Whisky, że ona jest bardziej słodka. Ona jest, ja pierwszy raz jak spróbowałem, to w ogóle nie chciałem wierzyć, że to jest, whisky, że to też jest whisky. Jest bardzo, znaczy słodka, subtelna, delikatna, no wchodzi jak woda. Wchodzi jak woda, bez porównania do tych szkockich whiskaczy, a szczególnie tych z Islay. Tamte to są spalone przewody elektryczne i bandaże. Te takie mocno torfowe. Więc spodziewam się dużo dobrego po tym piwie, aczkolwiek z drugiej strony no jest po terminie w białej butelce. To jest mankament. No ale ono raczej mocno chmielone nie było, więc skunksa być nie powinno. No tutaj nie za wiele tutaj było dojrzewane, bo ono dojrzewało 60 dni przed rozlewem. Także to też nie ma szaleństwa. Co my tutaj mamy? To piwo zdobyło, znaczy ta receptura zdobyła nagrodę w 2012. Zakładam, że to jest jakaś kolejna warka z 2013 roku. Z datą przydatności do właśnie kwietnia 2014. Ja ją jeszcze rok wyleżakowałem. Spróbujmy zatem. Kapsel firmowy Innis & Gunn Oak Aged Beer. No, jest bajera. Jest bajera, jest wanilia. Bardzo fajny aromat. Oni mi dali znaczy przekonani do jednej prostej rzeczy. Że nie musi to być bardzo mocne piwo, które będzie leżakowało w tym drewnie, czy z drewnem. Że to można robić piwa lżejsze, chociaż to akurat jest mocniejsze, ale Original z Innis & Gunn wcale nie jest jakiś taki super mocny. A po drugie, przekonali mnie, że można fajne efekty osiągać za pomocą wiórów. Jakiś delikatny osad tutaj się na dole wytrącił, chociaż piwo wyglądało mi, że nie ma osadu, ale okej. Więc jest nuta waniliowa, jest nuta czekoladowa. To wszystko nie jest jakieś super bardzo intensywne, ale przynajmniej na średnim poziomie ta intensywność tego aromatu jest, także nie jest źle. Spróbujmy. Jak można się domyślać, nie jest zepsute. Stout, niezbyt, znaczy mówimy o piwie bazowym, niezbyt agresywny, niezbyt goryczkowy, powiedzmy goryczka średnia, body też takie nie za wytrawne, no chociaż to jest 7,4% alkoholu, więc trzeba zakładać, że to przynajmniej jest jakaś 15, może 16, więc taki bardziej foreign extra. Co ciekawe, nadal jeszcze jest taka lekka ostrość w nim, alkoholowa. Może delikatna, ale jednak. No ale bardzo wyraźnie czuć beczkę, czy drewno. Bardzo wyraźnie czuć drewno, czuć te nuty waniliowe, które pochodzą z waniliny, która jest, pochodzi z tej dębiny, z której jest zrobiony kask do tego Irish Whisky, a później być może jakieś wióry. Nie wiem, jaką technikę oni tu stosowali. Chociaż przesadziłem z tym alkoholem. Jest gładkie, jest ułożone. Nic mu nie zaszkodziła przeźroczysta butelka. W stosunku do jakichś risów, to oczywiście trochę ciała mu brakuje, ale już jeżeli chodzi o smak, no i goryczki. Jeżeli chodzi o smak, o tą ilość tego efektu leżakowania, to jest naprawdę nieźle. Bardzo fajne piwo.
Muszę powiedzieć, że jakkolwiek mówię, Innisfree Gun nie jest jakoś poważany w piwowarskim świadku. To ja raczej zawsze byłem zadowolony z ich piw. No ale trzeba powiedzieć, że ja jestem barrelheadem, oakheadem. Po prostu uwielbiam piwa leżakowane w beczkach. Szczególnie w beczkach dębowych, szczególnie po takich trunkach jak bourbon, jak Irish whisky, czyli właśnie tych, które potęgują ten waniliowy aromat później w gotowym piwie. Naprawdę bardzo dobra rzecz. Takie deserowe, łagodne, nie ostre. Myślę, że to był dobry interes za tego Eurasa. Trzeba było brać więcej, ale tak miałem mało miejsca w bagażu. Pamiętam, że chyba coś tam musiałem wypić na szybko, żeby bagaż domknąć. Także barrel aging jest naprawdę obiecujący. Cieszę się, że tak bardzo się to rozwinęło w Polsce. Wydawało się, że no nie mamy destylarni whisky, nie mamy jakichś takich innych naturalnych dostawców tego drewna, a jednak wszystko można w dobie zglobalizowanego świata ściągnąć. Aczkolwiek pewnie beczek niedługo zacznie brakować, bo jest na to hype. Wasze zdrowie!